Dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie, chłopaki i dziewczyny. I co, witam się z Wami. Jaki dzisiaj mamy dzień? Ale nie, który? 14. Witam się z Wami 14 października. Powiem Wam, że jestem w szoku, dlatego że 14 października, za chwilę mamy listopad. Po prostu od momentu końca września do aż do teraz to czas po prostu zapierdziela równo. Ja z dzieciaczkami, słuchajcie, jedziemy właśnie na Fort Kinat. Jeżeli chodzi o misję dzisiaj, to misja buty i misja leginsy. Tak? Ty po leginsy chcesz? No, Oli chciała po leginsy. A ja po buty. A co się mówi? Cześć! No, także plan jakiś mają. Jedziemy, ja dzisiaj mam wolne, także fajnie, że możemy sobie, słuchajcie, cały dzionek fajnie razem spędzić, pójdziemy sobie coś zjeść. Jest godzina po 10:00. Mam nadzieję, że zdążymy na te 10:33. Moja stylizacja jest bardzo, bardzo sportowa. Nie wiem tylko, kurczę, czy mi wystarczy to, że mam bluzę i tylko ten bezrękawnik futrzakowy taki. No mam nadzieję, że wystarczy. Jest słonecznie, powinno się tak naprawdę poprawić bardziej, czyli powinno być cieplej, a nie zimniej. Chodźcie, zielone! Także co, my lecimy i będę Was informować na bieżąco. Jak coś będzie fajnego w sklepach, to oczywiście Wam wszystko pokażę. No, oczywiście nie miejcie mi też za złe, bo montując dla Was, edytując poprzednie, słuchajcie, vlogi, te takie z Edynburga, okazało się, słuchajcie, że mnie tam gdzieś, wiecie, wypipkuje. Także nie jestem w stanie tego dodać z tym wszystkim, więc będę musiała usuwać muzykę i tak dalej, więc jeżeli gdzieś będzie muzyka, ale będzie coś fajnego do pokazania, to po prostu będzie z podkładem muzycznym i mi wybaczcie. O, co pani jedzie? No dobra, jesteśmy po Tesco już, także my brykamy. Życzę Wam przemiłego dzionka i dam Wam znać, czy siedzieliśmy w pociągu, czy nie zdążyliśmy. No i hejo, hejo, my jesteśmy już na miejscu. Słuchajcie, jest godzina, która jest godzina? Jest 11:00 i my szukamy w pół do 12:00 i my szukamy gdzieś miejsca, żeby coś zjeść. I wiecie co? I kurczę, niektóre są zamknięte i nie wiem, o co chodzi. To co, Franki? Franki? No to chodźcie do Franka. Chodźcie do Franka. Idziemy do Franki Beny. Nie wiem, czy to kurczę jest pozamykane? Wiecie co? Żeby o tej porze nie dawali jeść? Człowiek głodny przyjechał bez śniadania i co? O, mamy Odeon. Też chciałam właśnie dzisiaj zobaczyć, ale nie miałam zasięgu, słuchajcie, w tym. Nie miałam zasięgu w czym? W pociągu. I chciałam zobaczyć, co grają. A grają co? Co grają? O, jakieś te. Dragon. Grazie, patrz co grają. Grają tego jakiegoś dragona. Abominable. Dragon. Takie coś grają. To może być fajne, to może być śmieszne. Oktober. Tyle masz do powiedzenia? Okej. Okay. Czyli już, no to już byliśmy na bajce, obejrzeliśmy. Fajnie. A teraz idziemy, słuchajcie, nie, do Nando's to nie. Do Nando's to nie, ale do Franka. New Boulder Burger. Mamy tu. No i dobra, to są. Idziemy. Franki and Benny. Może Wam pokażę trochę. Pokażę Wam coś. Sałatki są smaczne. Nie jadłam chyba, chociaż może kiedyś raz. Mamy pizzę. Tu mamy coś fajnego. Co to jest? Tortellini. O. Tortellini, ja na przykład lubię. Nie wiem z czym, ale trochę nie widać, bo jest mokrą. Dobra, idziemy. Patrzcie, jak ładny wystrój. No, mogłabym to mieć w domu. Taką ściankę. No, chodźcie, bo to powiedzą, że zamknięte. Chodźcie. No, tak wygląda w środku. Hej, three. Yes. No i dobra. Idziemy, siadamy. No i okidoki, jesteśmy właśnie we Frankiem & Benim. Grecjan wziął sobie pancake'a z czekoladą i z bananem i z truskawką. Thank you. Enjoy.
Thank you. Oli działa sobie duże śniadanie, aż mnie korci, żeby spróbować sobie tego grzyba. Grzyba muszę spróbować. Czekajcie. Paluchem. Uwielbiam. Nie mam, ale dobre. Ale posłuż sobie. Posłuż sobie, pycha. Posłuż popieprz. A ja mam takie grzanki. Znaczy to są dokładnie niby muffin z maść awokado. Dobrałam sobie bekon i jajko całe. Wygląda to tak. Mam browarkę i kola i soczek jabłkowy. Jest synio. Co? Co mama? No i już polał sobie czekoladką i będziemy szamać. Także smacznego. Dobra, no to jemy. Jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to życzę wam smacznego. No i hejo, hejo. Odzywam się ponownie. Jesteśmy już po śniadanku. Najadłaś się? Oli się najadła. No ale widzieliście Oli porcję. No kurde, tym się nie najesz. To jest jakaś pewna, ja nie wiem. Rzecz niemożliwa. Patrzcie, dzieciów jest w ogóle o tej porze tu. Na motorze w taki deszcz, patrzcie. Czekajcie. Tyle dzieciów na placu zabaw. Pani w krótkim rękawku. No to czyli ja nie przesadziłam z bluzą i z bezrękawnikiem. Gracjan, mam nadzieję, że się też najadł, aczkolwiek on chyba najmniej. Ale też miał najmniejszą porcję tak naprawdę. Co? No idziemy tam. Tam wszędzie Gracjan jest już w JD. Zejdziemy do JD, ale jeszcze zejdziemy do The Perfume Shop, ponieważ ja chcę próbkę mojego zapachu. Jak zrobił tak? Zapozował. Możemy iść do Maka. Tak, możemy iść. Nie do Maka, dopiero co jedliśmy. Teraz ja gdzieś idę. O, masz. Cool vibes. Taki sam mogę teraz kupić. O, albo w netoperze. Chodźcie. Dobra, jesteśmy po JD. Wejdziemy sobie na chwilkę do H&M-u. No i hejo, hejo. Zaszliśmy do H&M-u i nie pamiętam, co jeszcze do tego. Chyba jeszcze coś jednego, ale muszę wam powiedzieć, że totalnie nic nie ma. No ja nie wiem, albo faktycznie jakoś mi się troszeczkę też chyba gdzieś zmienił, albo ja nie wiem, bo w ogóle jakieś te rzeczy takie nijakie. Ja teraz zmierzam oczywiście do Boots'a, mam w planie kupić jeden tusz. Mam nadzieję, że będzie fajny i że będzie dobry. Nie mam pewności oczywiście, to jest chyba tusz Benefit i będę chciała zobaczyć, słuchajcie, czy taka mała wersja jest po prostu, taka mini. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to jest ten najnowszy od Benefita, także zobaczymy. Odezwę się do was już w Boots'a. Pokochamy się na nowości, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Maybelline. No to tutaj to już wam mówiłam ostatnio. To tylko tutaj mamy te kredeczki w kredce. Dalej. Makeup Obsession. Collection. Z tego nic bym nie chciała. Zobaczmy sobie na pewno, słuchajcie, co jest Yankee Candle. Mam oczywiście kalendarz adwentowy, który mnie nie interesuje. U mnie nie będzie kalendarzów adwentowych. Nie chcę, nie lubię. Mam jakieś fajne te... Co to jest?
No widzicie, Pink Sans, mój ulubiony, ale dwie dyszki. Poczekamy sobie na też przecenę. Tutaj mamy co? Co to jest? Powerful fragrance without spirals. Wsadzamy w ten i niby nam chyba lepiej pachnie. No dobrze, mamy takie rzeczy. Jest Pink Sans za piątaka. Kurczę, jakoś nie do końca, wiecie co? Ładne to jest, ale ja nie do końca jakoś wierzę, kurde, w moc tych tych właśnie żelowych, tych do toalety. Miałam już kiedyś, nie pamiętam jaki zapach miałam. Ten jest też na pewno fajny. Są fajne zapachy. Ten. Wiśnia też jest fajna. Ale wiecie co, kurczę, nie wiem czy zaryzykować. Bo naprawdę pamiętam, że nie utrzymywało się to dość zbyt długo. Tu mamy jeszcze co? Woodwicki. Ale jak widzicie, nie ma żadnych promek. Tu mamy zestawy świąteczne. To było do podtrzymywania świeczki, ale też wcale nie takie tanie. Także tylko taka ozdoba, żeby nam trzymała świeczkę. Serio. Zestawy świątecznych jest już sporo, jak widzicie. Z Real Techniques są ładne. Ładne. Pędzelki, nie pędzelki. Dalej, co my tutaj mamy? Takie pierdółki. Nie wiem, czy będę mogła dodać wam zmówienie moim, gdyż nie wiem, czy mnie nie wypika. Także jeżeli wypika, to po prostu będzie bez głosu i tyle. Tu fajny zestaw na pewno, 4 dyszki. Tutaj mamy też coś fajnego, 25. No, fajne zestawy porobione na święta. Tu mamy coś z Nyxa. Jakoś wiecie co, mnie to już nie kręci. Muszę wam powiedzieć szczerze, że mnie już te zestawy nie kręcą. Nie wiem, właśnie już zestarzałam. Bo naprawdę mnie nie kręcą. Co tutaj mamy? Pędzeleczki jeszcze, jakieś pierdu. Maski, maseczki. No nie. Też bez przecen. 3 dychy świeczka, serio. Przejdźmy sobie, tu coś mamy, co to jest? Cherry Blossom za 4 funty, maska na usta. Też jakieś maseczki. Idźmy sobie dalej. Tutaj są rzeczy do pazurków, to nas nie interesują. Nie wiem właśnie za bardzo jakieś, ale chyba gdzieś tu musimy sobie skręcić. Okej, dezodoranty. Przejdźmy sobie tam na te rzeczy takie, co nas bardziej będą interesować. Ja chciałam na pewno ten nowy tusz, słuchajcie, z... A tu coś mamy? Z Nyxa, Naturally Glowy. A no to gdzieś widziałam. Light. Przypomina mi coś on w ogóle. Free Selfie Light. Born to Glow. Naturalne rozświetlenie. Nie wiem, jaki ja musiałabym wybrać, muszę wam powiedzieć szczerze. Porcelain Alabaster na pewno nie. Raczej tu musiałabym gdzieś jakiś właśnie natural chyba. Natural albo soft beige. Tylko żeby nie był w różowe tony wpadający. Jest trami, także za chwilę sobie go obbadam. I dyszkę kosztuje, więc spoko jak na podkład. Nie, jak dla mnie to zbyt żółte tony wpada. Ale wiecie co, szukam jeszcze też tego nowego tuszu. Wiem, że też jest, o właśnie, ten jest też nowy. Ale kurczę, nie wiem, czy ja bym go chciała, ten Bambi Eye. Tylko ja potrzebuję właśnie nie podkręcenia, a raczej wydłużenia rzęs moich, których już nie mam. Co tu mamy za zestawy? Połowa już poschodziła. Takie. Tu też nic dla mnie. Tutaj też zestawy. O, Physician Formula. A to nawet nie wiedziałam, że tutaj jest i Milani. Wow. I Beauty Under All. To już też nie wiedziałam, że tutaj są. Wow. No to nie wiedziałam. Może tu się zaraz skusimy. Zaraz sobie pooglądamy. Co to jest? Organic Rose. Do ust. Eye Makeup. Coś sobie tu pooglądamy. Może się na coś bym zdecydowała. Z tego miałam chyba tylko kiedyś rozświetlacz, który dostałam od jednej z was zresztą. Za chwilę tu popatrzę sobie na te Milani, na te wszystkie rzeczy. Jak coś wybiorę, to wam oczywiście pokażę.